Okej. Przemyślę to. A do kiedy mi dasz odpowiedź? Dobra, dam ci jakieś 10 sekund. Nie no, za szybko. Nie zdążę się namyśleć w tym czasie. Dobra, czas minął. Jaka jest decyzja? No mówię, że nie zdążę się namyśleć. Ile masz w ogóle osób na live'ie? Jakim live'ie? No, na twoim live'ie. A to czasami jak na Insta odpalę, to jest Marek i jest Tadek. To w sumie taka konwersacja bardziej grupowa. O, no Tylko, to że ja to spoko. mówię. Rozumiem. Czyli nie będziemy parą. Może w przyszłości. Okej. Okay. Zajebiście, Nitro! O kurwa, ja na ciebie czekałam, właśnie ze szluga wróciłam. Kurwa, Kamil, jest Nitro! Ale ty wulgarna jesteś, ło, ja cię pierdolę. No mówiłem ci, żebyś nie przeklinała. Cześć, Nitro! Ja na ciebie czekałem. Na siebie, nie ogólnie. Jaka patologia tutaj jest? Ej, to jest moje biuro, stary Nitro, nie obrażaj mnie, mordo. Zajebiście, ale jak przeklinacie, co jest? Przepraszam, przepraszam bardzo, stary, ale my na ciebie czekaliśmy tak ogólnie. Matko święta. Ale mamy konkurencję. Ile cię teraz obserwuję? 27,5 tysiąca, okej. Okay. Cześć. Cześć, Nitro. Dobrze cię widzieć. Tak w sumie chcieliśmy, tak rozmawialiśmy ze sobą, jakby się jesteście tak... Jesteście małżeństwem? Tak. Tak. Ty też zresztą. Znaczy nie, ja nie jestem mężem. No ale oglądaliśmy ostatni odcinek. Zajebista randka w Maku, moja ulubiona. Tak, ale czułem taki klicz w pewnym momencie, ale ja mocno, nie, mocno ja bym się ucieszyła, nie, ale tak mnie poderwałeś. To ile wy macie lat? Bo teraz wiesz, jest ring na palcu. Znaczy wiem, ja widziałem, jak zmieniałeś kamerę, to widziałem pierścionek, zwracam uwagę no, bo na te rzeczy. Ja tak miałem właśnie teraz iść sprzątać nasz domek, no nie, bo straszny syf po całym tygodniu, a Paulina tak krzyczy, ja tam wiesz, dopalałem sobie papieroska na balkonie, Paulina krzyczy, Nitro, Nitro. A ja tak sobie, kurde... Zbejtowałeś mnie na dziewczynę, tak szczerze, no. Troll, troll. No. Dziękuję. Zbejtowałeś mnie na dziewczynę, znaczy na żonę w sumie. Na żonę, no. No jaka... Ale ile wy macie lat, bo mi nie odpowiedziałeś na pytanie. Ja mam... Ile my mamy lat? 29,7 jestem rocznik. No, ona też zresztą. No, chyba to tak, w sumie teraz takie trochę niespotykane, że ludzie się pobierają tak młodo. Nasi rodzice czy tam dziadkowie, to wiesz, tam 18 lat, dwójka dzieci, małżeństwo i jedziemy do przodu, a teraz ludzie mają po 35, kurwa, i są mniej stabilni niż Windows, kurwa, Vista. To się zgadza, no mam wielu swoich rówieśników, którzy jeszcze nie odnalazły swojej właściwej drogi, no nie, jeszcze tam błądzą chłopaki. Właściwej chłopaki. Drogi, o, bonus! Bonus, BGC? Nie, no. Nie możesz mi tak ten. Nie, nie możecie sobie ten cisnąć. To kiedy jakiś potomek? Kiedy jakiś potomek, wiesz co, teraz na razie jestem ogólnie konsultantem w korpo tak naprawdę. Więc myślimy bardziej nad jakimiś planami na przyszłość. Myślę, że dzieci to jest gdzieś kwestia jakaś odległa. Na razie, nie? No raczej ogólnie ty masz. Ja jestem lojerem i maklerem. Tak, no. Ale Nitro ma syna. Też streamuje, pali sobie no szluga. Ja sobie tego w sumie nie umiem wyobrazić, no nie? Ale... Ty nowo krzpinia, tutaj dym się unosi. Tak. Nie, ja mam ten, no. Nie miesz... No co jak co, może jakiegoś największego mieszkania w świecie nie mam, ale nie mieszkamy wszyscy w jednym pokoju. A ja palu się w pokoju, on ma dwa swoje. Jakby to... No nie tak, tak. Nie A rozumiem. Myślisz, że też będzie takim fejmem? Nie wiem, no zobaczymy. Będzie, kim będzie chciał być, nie? Ale szkolisz go w tym kierunku? Ma doświadczenie, nie? Odziedziczone. Znaczy nie wiem, on od 5 dni Friza ogląda i krzyczy, że Wiesia jest gorsza od chmurki, więc nie wiem, już zaczyna mnie irytować to. Ja dzisiaj taką nową nutę oni puścili i tam ekipa, że trzeci sezon i chodzi i mi to śpiewa po domu. Więc co mam powiedzieć? Mi też. My też jest czasami tak wciągnięte. W sensie ja się... Odsuwa tego. Nieprawda, nie mów, to słucham tego. Właśnie nie słucham. To są fajne. Nie, no. Postarali się przynajmniej tym razem. Tak, no budżetowy teledysk. No, na tle, wiesz, innych youtuberów myślę, że nie co... Nie no, ten tak. Realizacja tego na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Tak. Ale
Jedna rzecz mnie martwi, że to chyba będzie jedyna dobra nuta, bo jak słyszałem jakieś snippety, co nie puszczali ale to na tego. Ale to nie, bo wszyscy piszą teraz skip, także myślę, że powinniśmy kończyć. No, ludzie nas jednak, no brak atencji, no nie, brak a my karyzmy. Jesteśmy, przepraszam, nie jesteśmy, mamy cycku ja jestem po paru godzinach roboty, panowie, no po prostu się ale nie umyję. W momencie, kiedy przejmujesz się tym, co piszą ludzie w internecie, to jesteś strasznie na to podatny, oni to wykorzystają. To jest tak, jak ktoś, nie wiem, wyzywa cię od zakolaków, jeśli powiesz, właśnie, nie mam zakoli, to będą cię psuć do końca życia. A ja mam to w chuju, ale śmieszy mnie to, że ludzie to podłapują, nie? Nie no, my tak patrzymy, bo nigdy nic nie dodajemy w internecie. Tak, no. Nie jesteśmy, wiesz, nie czuję z tego jakiegokolwiek fanu. No ale piszą, nie skipuj, fajni są. Serduszko ktoś wysyła. Nie no, to no, wiesz, ludzie przychodzą i niektórzy oczekują, że nie wiem, że zawsze będziesz rozmawiał z 16-letnią dziewczyną, która będzie mówić, jak to na imprezie tego i owego nie robiła. A inni, no wiesz, no, zbyt duży przestrzał jest z tego, co ludzie oczekują, że zawsze w czyjeś gusta trafisz, a w czyjeś nie trafisz. Więc no to prawda. Więc no. Ale fajną masz robotę ogólnie, nie? Tak, ja w sensie naprawdę... Szanuję za wytrwałość, tyle lat i w ogóle, ale... To są te lata przepracowane. Ale fajnie sobie palisz ślubobniżenie i... I masz w sumie taką tablicę jak ja, tylko że ja tam mam smutne taski życiowe, no nie na niej. A ja mam tu wspaniałych ludzi zapisanych. Więc no. Nie no, nie wstydzę się swojego pomieszczenia. O co ci chodzi? Dobra, ja będę leciał dalej. Jasne, bardzo ci dziękujemy. Ale, no, cieszymy się. Rozmowę i proszę się kochać. Tak. Proszę się kochać. Jak się kiedyś pokłócić. Nie, ty tam, potem i tak się będziecie kłócić. Jak się będziecie kłócić, to pamiętajcie, że wam powiedziałem, że musicie się kochać. No. Trzymaj się. W życiu. Cześć, cześć. Pozdrawiamy. Na razie, hej. Najnormalniejsi ludzie, z którymi rozmawiałem chyba ever w tym, na tym Omegle. Tu są kurwa takie przestrzały, jeśli chodzi o ludzi. Jedni są turbo tacy w porządku. Ja rozumiem z jednej strony, bo wy czekacie tutaj, żeby kurwa znaleźć jakiegoś żula bez zębów, który będzie zerował pół litra wódki ku ucieszy tłumu, ale no. Ale kurwa, mega fajnie. Daniel przesyła 5 zł. Siema Nitro, dawaj zaczynaj z tym. Co wy robicie? Link do strony. Siema, siedzimy, właśnie leżymy sobie. Co robicie? Leżymy, Czemu w okularach przeciwsłonecznych w domu? Czemu? Bo my chcemy być jak inne. No bo wszystkie. Nie, bo tutaj słońce świeci. O kurwa, ty masz okulary na okulary? Tak. No bo fajnie mieć okulary na okulary, takie stylowe są. Prawda? Tak. Siema hej. Dziewczyny. Hej. Co jecie? Frytki. Co u ciebie? Nie wiem. No super. A ile macie lat? 15. Takie pomalowane? A no. Czemu nie? No w sumie. No nie wiem. Młoda skóra pewnie źle to znosi. Ogólnie, no dobra. Ogólnie dziewczyny w wieku 15 lat się ten często malują? Do szkoły chodzicie pomalowane? Nic wam nie mówią? Nie, to tak tylko na weekendzik. Aha, bo ja pamiętam, że u nas był duży przypał w szkole, jak jeszcze chodziłem w Polsce do szkoły, że jak ktoś miał pomalowane włosy, jakiś piercing czy makijaż, no. To się dyrekcja rzucała. To u nas taka jedna nauczycielka. To u nas tak samo jest. Aha, no to się tak dużo nie zmieniło, tylko po prostu w czasie wolnym można to robić. Nie podobacie mi się. Siema. No. Ja znajdę jeszcze sobie tutaj jakąś. Na pewno. Siemano dziewczyny. Cześć. Co tam? Wszystko w porządku, a ty jak tam? Fajnego macie Jorka. Dziękuję. Jesteście siostrami? Tak. Blondyna starsza? Tak. Ile masz lat? 17. Wpadłem ci w oko? Mam wow. Nie szukam nikogo, więc tak średnia. Masz już chłopaka? Nie. Kurde. No, zasługujesz. Kurde, no widzisz, na razie nie szukam. Dlaczego? No jakoś tak. Ale to widzisz, nie szukałaś, a znalazłaś.
Taki paradoks życiowy. Kurde, Lena. No, widzisz. Więc no, moglibyśmy być razem i codziennie byśmy na tym kalendarzu przesuwali ten wyznacznik daty. Tak, dokładnie. Wspólnie. Tak. I liczyli dni, które jesteśmy ze sobą i mogłabyś mi patrzeć w oczy, jak śpię. A jak słodko! No, to było fajne, no. No, co o tym sądzisz? No wiesz, no... Nie mam co sądzić. Kurde. A ty jak tam jeszcze? Nie chowaj się przed miłością. A ty jesteś miłością? Czy kto jest miłością? No ty i ja, nie? Nasz związek taki na tym. A, to już związek, kurde, nie wiedziałam. Znaczy, wiesz, jakbyś nie chciała, to byś mnie skipnęła, nie? Więc wychodzę z założenia, że że chcesz. Nie no, ale w sensie normalnie dzisiaj rozmawia, więc czemu mam pomijać? Znaczy, wiesz, chodzi o to, że no, bo jesteś ogólnie zainteresowana, tak wstępnie przynajmniej, nie? Nie no, fajnie się rozmawia. To czyli tak. Na spacer byśmy poszli. A gdzie? No nie wiem, do Żabki byś mi hot-doga kupiła, czy coś. A, no to chyba, że tak. Okej. Okay. To ile w stanie jesteś we mnie zainwestować? No, zależy. Od czego? No. Dobra, a czy ten szczerbaty okularnik mógłby tam nam nie przeszkadzać w miłosnych pogawędkach? Chodź! No nie, no bo... Skip, nara. No i chuj, to jest synonim każdej imprezy. Podchodzisz, są dwie koleżanki, siostry, kuzynki, nieważne, podchodzisz do nich i zagadujesz tą ładniejszą. I co się dzieje? I ta brzydka kurwa niszczy wszystko. I to jest tylko dlatego, że jej nie dajesz żadnej atencji i ona najpierw próbuje więcej mówić, więcej się śmiać. Próbuję jakoś zwrócić na siebie uwagę, ale koniec końców, jak dasz jasny przekaz, tak? Kasztany nie, to się dzieje sytuacja, która się wydarzyła. I to się zawsze dzieje. Dlatego ładne dziewczyny, ja wiem, że bardzo często ładne dziewczyny otaczają się brzydkimi dziewczynami tylko po to, żeby na ich tle dużo lepiej wyglądać, bo jest większy kontrast, ale no proszę tak nie robić, nie? Jak jesteś kasztaniakiem, to po prostu bądź kasztanem gdzie indziej. Nie wiem, stań sobie pod jakąś jabłonką i udawaj, że tam spadłaś. Chociaż z jabłoni kasztany nie lecą. Ale to i tak jest temat na jakąś głębszą analizę. Co szło? Ciemat. Dobra. Niestety jest piszczenie. Nie wiem. Dobra, zobaczmy, że tu jest jakaś jeszcze... O kurwa, laska se waliło z palca. Co? Tylko czemu mnie skipnęła? Może jechota przeszła? No aż tak chyba źle nie wyglądam. Kurde, pierwszy raz. Koniobiców? Owszem, widziałem, ale że dziewczyna? Znaczy inaczej, dawałbym na to 95%, bo też to była taka krótka chwila do skipa, ale była jakaś, no była tam, no nie wiem. Może też było jakieś delikatne złudzenie optyczne, ale się zdziwiłem. Bo to jest... Autentycznie coś, ja bym powiedział, że się strona zbugowała, trochę bym to pooglądał. Oczywiście wam bym cezury nie zabrał i tyle, a potem co zapamiętałem, to zapamiętałem. Hejka! Co jest grymne? Hejka! Siema. Hejka. Ej, wiesz, że my cię przed chwilą oglądałyśmy? No, jakby... Co tam wyrabiasz? Już mnie nie oglądacie? Nie, no bo cię zauważyłyśmy. Boże, za bałusek się dostałam. Co tam porabiasz? Nie wiem, szukam no. Tego, szukam jakiejś tutaj, że tak powiem, dziewczyny nowej. A czemu dziewczyny nowej? A, bo tą, co mam, już mi się znudziła. Przecież, okej, rozumiem. A co tam, masz live'a, no nie? A no w sumie oglądałyśmy. No oglądamy. Oglądamy ciebie nadal. Okej, a ile macie lat? 13. O, to akurat. Szukacie chłopaka? No, tak. Nie. Ja tak szukam. Poszukuję. W ogóle mój kolega cię ogląda.
Możesz go pozdrowić. Chcesz? No, ja pozdrawiam tutaj. Ja nie, nie, nie. A no dobra, okej. Nie pozdrawiamy tutaj, my nie jesteśmy tacy mili. Więc no, to jak szukasz chłopaka, to powodzenia, nie? Wiesz, o co chodzi. Będziesz miała stosunkowo ciężko, ale wiesz, sky is the limit. Kiedyś tam. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No, to powodzenia w życiu, cześć. Dobra, mówię takie głupoty, potem Sandra chodzi po mnie krzyczy, albo są dwa ciche dni. Już nas dosyć. Siema. Ja myślę, że to fake. Jaki fake? O chuj. Czemu macie takie spizgane oczy? Zmęczone. No. Zmęczone indiką czy sativą? Nie, serio zmęczone. A czym się zmęczyłyście? A, to już nasze. Lekcje od rana. Lekcje już od rana? To męczą was lekcje przez internet? Tak, bo jednak no, trzeba myśleć. To ile wy macie lat? 19. O! No. Jesteście wolne? Nie. Znaczy, ta w różowej koszulce, jak ci na imię? Młoda Ola. Dama. Siema Ola. A ten? Marysia jestem. Siema Marysia. Ola, czyli ty masz chłopaka, tak? Tak. A tak szczerze, jak po to je patrzę, to zasługujesz na drugiego. Możesz mieć dwóch. Mówiłam, Ola. Rzuć kurwa, kuba, to jest debiliwany szlak. Co? Czemu się losowo na Kubę odpaliłaś? Ja go tak nienawidzę, bo to jest człowiek, poczekaj, który szkodzi na niego. Hajs nieme, czyż nie? No oczywiście, że hajs nieme. Ty Ola, no. Bo ogólnie to ten, mówisz, że paszportu nie masz, ale na Kubie byłaś, tak? No tak czy nie? Może. Niestety. Okej. Okay. Nie no, tak szczerze, to aż mi się gorąco zrobiło. Takie dwie tutaj kobiety. Ty macie po 19 lat, tak, Marysia? Tak. Ja mam takie pytanie, jak nie chcesz, nie odpowiadaj, nie? Aha. Bo ty mając, zastanawiam się jedną rzecz, bo ty mając 19 lat, jakim cudem byłaś w stanie aż tyle zjeść? Nie wiem, no. Już jest. Ale ty jesteś wolna, tak? No. To może byśmy poszli na jakiś powiększony zestaw do McDonalda. Super, ja zawsze chętnie. Do McDonalda? No, ale byś musiał mi dwa zamówić. Czemu dwa? To nieekonomiczne jest. Jednym się nie najem. To ile? O Jezu, to ile ty jesz dziennie? To droga w utrzymaniu jesteś, to nieekonomiczne jest. Bo ogólnie tak, z plusów kobiet, no to, że jest kobieta, nie? Wiadomo. No. A z minusów, no to tak. No to trzeba słuchać jej głupiego pierdolenia, znosić jej fochy, jakieś kurwa wyrzuty, wiesz, takie, no to wiecie co. Ale co? To działa w drugą stronę. Okej, działa to w drugą stronę, tylko tobie do minusów jeszcze dochodzi, że jesteś droga w utrzymaniu. No wiesz. Dlatego jak weźmiesz jakąś taką dziewczynę, wiesz, taki Tadek, nie Jadek, to na taką randkę wydasz 4 zł na cheeseburgera, a jak ty dwa zestawy opierdolisz... Ale teraz marchewki. No dobrze, króliczku, możesz sobie jeść marchewki, ale to wiesz, to nie ma nic wspólnego, to jest... Wiesz, to jest tak jak... Jesteś hipokrytką, tak w skrócie. Bo ty pójdziesz do McDonalda, zamówisz dwa zestawy, dopierdolisz 4 ciastki, 2 McFlary, ale Cole Fit. Kole zero, kurwa, bo za dużo cukru, bo jestem na diecie. Tak, to też nie może być. Trzeba mieć jakieś standardy. Ja tu maka chodzę raz w roku, kurwa, i tylko z nami. Z kim? Z nimi, z koleżankami tylko raz w roku. A macie jakieś ładniejsze koleżanki? Mhm. No to nie wiem, to tak, no to tak szczerze i uczciwie, bo my tu teraz marnujemy czas. Moglibyście mnie jakoś z nimi skontaktować? Bo ty nie masz dziewczyny przypadkiem? No ale mogę mieć dwie, nie? A poza no nie tym, wypada. Powiem ci tak, nie wypada to mi ten, nie wypada to mi portfel z kieszeni, bo nie mam portfela, ale sytuacja jest następująca. Ona nie musi o niczym wiedzieć.
Wystarczy, że się nie rozjebiesz i możemy mieć romans. Nie, to nie dla mnie, sorry. Znaczy, tobie tego nie oferowałem, ale... Ola, co o tym sądzisz? Zależy od... Patrz, będziesz miała chłopaków z youtuberów, kurwa. Będziesz miała dwóch chłopaków i tyle. I zobacz jeszcze, jakie to jest takie wygodne dla ciebie, bo nawet jak kiedyś Kubę zostawisz i będziesz tylko ze mną, to wiesz, my będziemy się spotykać w ukryciu i odchodzą ci te wszystkie jakieś niemiłe eventy rodzinne, jakaś, nie wiem, kurwa, wigilia czy jakieś inne rzeczy, bo wiesz, nikt nie będzie teoretycznie wiedział o twoim istnieniu, więc nie będziesz musiała przychodzić na jakieś takie meetupy rodzinne. Coś tym jest. Wiesz, raz na tydzień cię na spacer wyprowadzę i tyle, nie? I będzie git. Co o tym sądzisz? Ola, ja bym się zastanowiła. No ty byś najprawdopodobniej przyjęła, bo to by była najlepsza propozycja w twoim życiu, ale niestety oferta nie jest skierowana do ciebie. Ola, zrób to dla mnie. Dobra, skąd jesteś? Leśna Dolina. Okej, to z Podlasia, tak? Mhm. To widać. A kiedy planujecie na przykład przeprowadzić się z Polski C do Polski A? Nie wiem, Wrocław, Warszawa, Kraków. Poznań. Może być i Poznań. Ogólnie... Ja nic nie mówię, bo ja nie wliczam się. No tak, ty lepiej nic nie mów, nie? Bo ten, wiesz o co chodzi. To jak Ola, będzie czy nie będzie? Nie wiem. Walcz o marzenia, jestem tutaj, walcz o mnie. Musisz zapytać się Kuby. Nie. Znaczy nie, Kubę lubimy, tak? Kubę lubimy. Jak mi się znudzisz, to możesz do niego wrócić. Ola, rzuć Kubę. Nurtry do mnie jeszcze nie pan. Czemu ty wyzywasz Kubę? Już nie Kubę! Co się stało? Nic, nic. Pozdrawiamy naszych panów, kurde. No, teraz będziecie mieli wielu. Dwie osoby mi wysłały zdjęcie. Okej. Okay. To co z tym Kubą? Lubisz go czy nie? Bardzo. Znaczy nie mówię o tobie, bo jak to jest twoim chłopakiem, to bardziej chodziło, czy Marysia go lubi. Ona nie. Dlaczego? Co jej zrobił? Nic. Jakoś mało rozmowne się zrobiłyście. Bo jesteśmy w niekomfortowej sytuacji. Tak? Nie, no co ty, bardzo komfortowa. Dobra, tak, nie chcecie ze mną rozmawiać, to idę. A ty, Ola, pomyśl po mnie, o mnie, jesteś jeszcze tutaj w stanie zawrócić i wybrać poprawną ścieżkę. Będę myśleć. Dobra, to trzymajcie się, cześć. Do wieczoru. Cześć. Ale zabawnie. Co ty robisz? Kurwa, kark sobie skręcisz. Co ty robisz? Czekam głową. Po co? Nie wiem. Może jesteś tak jak ja. Ja na przykład jestem pierdolnięty. Fajnie. Halo? Poczekaj, bo coś czytam. Kiedy skończysz to czytać? Poczekaj. No dobra. Kurwa, to ja mam. Nie wiem, ci ludzie są tacy popierdoleni tutaj na tej stronie. Siema. Siema. Dobra. Co wy na to, że zrobimy tutaj wstępną selekcję? Co? To zrobimy, bo są cztery dziewczyny, ja jestem sam. Pięć, dobra. To teraz tak, wszystkie się pokażecie. Ja tutaj wyselekcjonuję. Model. Ja tutaj, no nie, no ale to najbrzydszą zostawiliście na kamerze. Kurwa, no to jest... O, nie. To jest po prostu... Dramat to jest. Siema. Czemu tak mówisz bez życia? A czemu nie? No nie wiem, no trochę wigoru, wiesz.
Moja babcia ma 90 lat i więcej werwy. Kurwa, jeździ na wózku, ty kurwo jebana. Na chuj mnie skipujesz? To mnie, serce mnie boli. Serce już nie boli mnie. Albo chcesz pogrzeb mieć, albo dzwoń po tą policję. Ciągle czegoś mi brak. Jak miałem nic, to byłem szczęśliwszy. Siema. Siema. Co tam? No dobrze. To fajnie. No. Z czego się cieszysz? Z ciebie. Głupia strona. Otrzotera dla youtubera. Dodatek dla króla Zabuta. O, nie taki skromny. 200 zł. No coś bez bekiem, byku.